Cześć, tu Ernest! Dzisiaj na światło dzienne wychodzą kolejne wyzwania i tak samo jak w poprzednim tygodniu, przyda wam się kilka dokładnych lokacji, aby móc wykonać nowe misje. A jeśli zostawicie łapkę w górę w ciągu 5 sekund, to absolutnie nic się nie stanie. Nic. Zaczynając od misji nieokresowej, która dzisiaj wyjdzie, to chciałbym zacząć od wyzwania przebądź 100 metrów robiąc emotkę. Ja na to wyzwanie widzę dwa sposoby. Do pierwszego sposobu potrzebujecie emotki, którą można chodzić. Emotki chodzone mają takie oto oznaczenie przy swojej ikonce. Dodajcie taką emotkę do głównego koła z emotkami, aby później jej nie szukać. Teraz zacznijcie mecz, najlepiej w naparzance, i gdzieś, gdzie jest w miarę spokojnie, przejdźcie się na 100-metrowy taneczny spacer. Drugi sposób na to wymaga deskolotki. Wystarczy znaleźć deskolotkę, a następnie, podczas podróży nią, włączyć dowolną emotkę. Nie musi to być chodzona, wystarczy, że się zapętla. Dobra, teraz przejdźmy do wyzwań, które wymagają znajomości dokładnych lokacji. Jedno z tych wyzwań wysłała nas odwiedziny, statuły nietoberza, basenu wysoko nad ziemią i krzesło dla gigantów. Przy każdym z tych miejsc trzeba zatańczyć. Zanim jednak wam pokażę te lokacje, to mała uwaga. To wyzwanie pojawi się w zwykłej misji oraz w prestiżu tej misji. Prestiżowa wersja tego wyzwania różni się tym, że musimy zatańczyć przy tych miejscach w jednym meczu. Więc od razu pokażę wam najłatwiejszy sposób na zrobienie tego wyzwania w jednym meczu. Ale pamiętajcie, że dopiero w prestiżu tej misji trzeba tam zatańczyć w jednym meczu. Okej, więc na dzień dzisiejszy polecam zacząć od wyspy Kevina. To tutaj właśnie jest basen wysoko nad ziemią. Wystarczy tu wykonać dowolną emotkę. Krzesło dla gigantów za to znajdziecie przy domku z samochodem na dachu na zimowej części mapy. Z wyspy Kevina możecie użyć wiru, aby nieco sobie ułatwić podróż. Oto i gigantyczne krzesło. Tutaj tak samo, dowolna emotka. Statua nietoperza jest już trochę dalej, bo w widmowych wzgórzach. Po drodze w tym miejscu możecie znaleźć deskolotki. Jeśli jakaś będzie, to polecam ją wziąć. Chwila podróży i dokładnie tutaj jest ten nietoperz. Nie ma znaczenia, w jakiej kolejności zatoczycie w tych miejscach i myślę, że to najlepsza ścieżka na dzień dzisiejszy. Wiemy, że latająca wyspa Kevina będzie się przemieszczać, więc za niedługo jej lokacja może się różnić od tej na filmiku. Następne wyzwanie, które wymaga znajomości lokacji, wysyła nas w odwiedziny ogromnego fortepianu. Ogromny fortepian znajdziecie na wschodniej krawędzi mapy, niedaleko samotnego schroniska. To miejsce wystarczy odwiedzić. W prestiżu tej misji jednak będzie wyzwanie, które każe nam zagrać zapisaną melodię, która jest tutaj. To też jest proste. Wystarczy krok po kroku zagrać według zapisanej melodii. Kolejne wyzwanie wymagające znajomości lokacji rozkazuje nam zniszczyć 3 znaki z zakazem tańca. Pierwszy taki znak znajdziecie pod metalową lamą przy rozdrożach lupieci. Wystarczy ten znak zniszczyć. Drugi taki znak jest niedaleko, bo na tej oto górce przy przyjemnym parku. Ostatni znak znajdziecie na górce wśród kaktusów, ale przy łazie odpoczynku. Następne wyzwanie już tylko w prestiżu wymaga kilku osób, przynajmniej dwóch. Jedno z prestiżowych wyzwań rozkazuje nam podnieść kulę dyskotekową w jednym z hangarów na samoloty. Samą kulę znajdziemy w dokładnie tym oto hangarze. W gronie kilku osób będzie trzeba zatańczyć na polu do tańca, aby ta kula się podniosła. Myślę, że randomy także będą chciały wykonać to wyzwanie, więc korzystajcie póki są. Ostatnie, prestiżowe wyzwanie wysyła nas do stanowiska DJ-a. Do tego wyzwania potrzebny jest dokładnie ten oto ubiór. Załóżcie go, a następnie udajcie się w dokładnie to miejsce na mapie. Tutaj wystarczy wykonać dowolną emotkę. A teraz sekretna gwiazdka. W tym tygodniu będzie kolejna sekretna gwiazdka za 3 wyzwania okresowe. Gwiazdka za ten tydzień wyzwań będzie do zebrania w dokładnie tym miejscu na mapie, ale pamiętajcie, że najpierw trzeba będzie blokować ekran wczytywania. I to tyle. Reszta wyzwań powinna być jasna. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w wysie bojowym.